Tytuł: Echa Wieczności, rozdział pierwszy. Świt bohatera. W odległej krainie starożytnej Mezopotamii, gdzie rzeki Tygrys i Eufrat splatały się jak nici losu, narodziła się legenda. Była to epoka, w której bogowie i śmiertelnicy współistnieli, a świat kipiał nieposkromioną magią. Pośród tego mistycznego tła, półbóg o imieniu Gilgamesz pojawił się jako pierwszy bohater, którego przeznaczeniem było wyrycie jego imienia w annałach historii. Gilgamesz, ze swoją potężną posturą i niesforną grzywą złotych włosów, miał nienasycony głód przygód i wiedzy. Jego boska krew, odziedziczona po jego matce bogini, Nisun, zapewniła mu niezrównaną siłę i mądrość. Jednak jego serce tęskniło za celem większym niż on sam. Historia zaczyna się w mieście Uruk, kwitnącej metropolii, w której potężnym królem był Gilgamesz. Obywatele czcili go za odwagę i podziwiali jego dobroczynne rządy. Jednak nad miastem zawisła ciemność, rzucając cień na serca jego mieszkańców. Rozdział drugi, enigmatyczna przepowiednia. Pewnej pamiętnej nocy, gdy Gilgamesz patrzył w gwiazdy, pojawiła się przed nim tajemnicza postać. Odziany w płaszcz utkany ze srebrnych i złotych nici, nieznajomy skinął na bohatera, aby poszedł za nim do starożytnej świątyni bogów. W uświęconych salach postać okazała się być Utnapisztimem, ostatnim ocalałym z wielkiego potopu. Utnapisztim posiadał wiedzę obejmującą wieki i podzielił się z Gilgameszem zagadkową przepowiednią. Klucz do odkrycia tajemnic naszej przeszłości leży ukryty w świętych tekstach bogów, szepnął Utnapisztim. Tylko rozszyfrowując starożytne tablice, możesz odkryć prawdę o swoim boskim rodowodzie i początkach ludzkiej cywilizacji. Rozdział trzeci. Poszukiwanie wiedzy. Kierując się nienasyconą ciekawością i pragnieniem zrozumienia swojego miejsca w świecie, Gilgamesz wyruszył na niebezpieczną wyprawę. W towarzystwie wiernego towarzysza, Enkidu, dzikiego człowieka z lasu, bohater wyrusza na poszukiwanie tajemnic drzemiących w zapomnieniu.